Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj odcinek numer 61 porannej latającej kawy. Ja nazywam się Rafał Galiński i jestem dumny z tego, że mogę po raz 61 w środę o 9.30 prowadzić tę audycję dla Was. Jak widzicie, są delikatne zmiany w studio. Mam nową aranżację, są nowe światła, jest nowe tło, jest nowa lampa z tyłu. Także powoli tę jakość staram się tutaj poprawiać. I mam nadzieję, że dzisiaj przede wszystkim jest dobra ostrość, dlatego że mamy tutaj widok z lustrzanki. Nagrywam Canonem 80D, który ma doskonały autofokus. A druga sprawa, mam już do dyspozycji mikrofon Samsung Q2U, który też sobie świetnie radzi. Jest to mikrofon dynamiczny, nagrywam bezpośrednio do programu GarageBand. I mam nadzieję, że ten montaż i jakość powoli pójdą do góry. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że żeby osiągnąć naprawdę wysoki poziom, trzeba by zainwestować dużo więcej, ale myślę, że ta forma już jest wystarczająca na to, żeby przekazać Wam maksymalną wartość w takich ramach, w tych środkach, którymi dysponuję. Słuchajcie, dzisiaj parę rzeczy organizacyjnych. Przede wszystkim powiem, o czym jest poranna kawa. Później zabiorę Was na chwilę za kulisy Drone Bootcamp, dlatego że praktycznie od początku roku, czy od dwóch tygodni nawet przed świętami już myślałem o tym, żeby zmienić trochę platformę Drone Bootcamp, żeby ona była bardziej przyjazna dla początkujących użytkowników, żeby mogłaby dla Was większą wartość właśnie oferować, jeżeli chodzi o korzyści, ale też jeżeli chodzi o jakość i łatwość korzystania. Później powiemy trochę na temat przewodnika zakupowego. Wchodzimy w 2020 rok i tutaj wiele się zmienia i warto mieć pewne filary, jeżeli chodzi o te zakupy porządne, na których można bazować, te produkty, na których właśnie można bazować w tej chwili. Ja dzisiaj przygotowałem takie zestawienie od $100, czyli od 400 zł, aż po 2000 zł, czyli $500. To są drony, które są sprawdzone, popularne i myślę, że warto o nich powiedzieć, dlatego że to jest taka półka najbardziej popularna. I to są moje typowania. W większości 90% to są drony, którymi latałem. Oczywiście nie wszystkimi, bo nie miałem takich też możliwości, ale korzystam tutaj z doświadczeń innych. Powiem też trochę na temat konkursu. Mamy też imprezę plenerową, która się szykuje w środku miesiąca. Będzie też konkurs, który będziemy mieli do końca stycznia, także to jest plan na dzisiejszą kawkę. Mam nadzieję, że fajnie spędzimy czas, no i życzę Wam przede wszystkim też, żeby ten tydzień był dla Was dobry, jak i cały rok, cały styczeń, żebyście spełniali swoje marzenia przede wszystkim, żebyście mieli dużo czasu dla siebie, żeby możliwości Wasze były większe stopniowo w tym czasie, kiedy wiadomo, jesteśmy mocno zajęci, żeby móc też korzystać z tego kanału, a także z pomocy, które oferuje. No dobrze, słuchajcie, punkt pierwszy, jeżeli chodzi o sprawy związane z zakulisami Drone Bootcamp. Jak pamiętacie, historia jest w ogóle dosyć głęboka i ta historia, on liczy się sobie lata. Mianowicie jak zacząłem latać dronami, nie było właściwie polskich dobrych materiałów. Oczywiście mieliśmy jeden portal, może kilka szkół, które były na wyższym poziomie. Ale całość, tak czy inaczej, jest nadal, mogę powiedzieć, bardzo uboga. Jeżeli chodzi o polskie źródła w porównaniu na przykład do amerykańskich, do ilości kanałów na YouTubie, do ilości stron internetowych, do ilości ośrodków edukacyjnych, wydarzeń, nakładów firm, nakładów FAA, to naprawdę wygląda to u nas jeszcze nadal skromnie. No i jak ja korzystałem, uczyłem się na tym etapie właśnie wstępnym korzystania z dronów, obsługi dronów i latania i właściwie wszystko krok po kroku, uczyłem się właśnie ze źródeł amerykańskich. Ale pomyślałem sobie wtedy, kurczę, dlaczego u nas w Polsce nie ma takich jeszcze dobrych materiałów i za punkt honoru postawiłem sobie to, żeby to trochę zmienić. Przynajmniej tyle, ile jest w zakresie moich możliwości. Oczywiście człowiek może sobie powiedzieć, no kurczę, no jedna osoba
czy jest w stanie dużo zmienić. I muszę wam powiedzieć, że w ciągu miesiąca, może dwóch, niewiele. To są pewne kroki pojedyncze, tak jak baby steps, tak jak dziecko pewne kroki podejmuje. Ale jak popatrzymy na kilka lat, to naprawdę dużo udało mi się zrealizować. Jestem z tego dzisiaj niezmiernie dumny, dlatego że cały kanał na YouTubie zebrał wielu zwolenników. Oczywiście mam wielu przeciwników i to jest normalne, dlatego że no staram się też, żeby utrzymywać pewien poziom. Nie pozwolę sobie, żeby na przykład u nas na grupie dominowało chamstwo, czy dominował brak kultury, a także inne sprawy, na przykład zaśmiecanie naszego forum ogłoszeniami. Więc staram się utrzymywać ten poziom przynajmniej na jakimś pułapie przyzwoitym. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wiele odcinków moich, na przykład może być out of focus, albo dźwięk może być słabszy, czy ja wypadam średnio, bo jestem na przykład, nie wiem, zmęczony, mam trudny okres w życiu, albo coś się dzieje ze sprzętem i coś nie domaga. Pamiętajcie, że ja te wszystkie odcinki nagrywam sam. Tu nie mam asysty, pomocy, ekipy typu rodzinka.pl właśnie i 30 osób na planie. Nie, nie ma tutaj dźwiękowca, nie ma tutaj montażysty, realizatora, oświetleniowca, nie ma nikogo oprócz mnie. No dobra, i teraz słuchajcie, kontynuując moją historię i stopniowo zaczęliśmy te odcinki, one były coraz popularniejsze. Muszę wam powiedzieć, że niektóre odcinki moje dochodzą do 40 tysięcy odsłon, co dla kanału niszowego, bo to jest mały niszowy kanał jeszcze po polsku, uważam, że jest całkiem niezły. Ja tutaj nie robię przeglądów popularnych sprzętów typu smartfony Xiaomi czy hulajnogi i inne tego typu zakupowe hity. Raczej robię takie rzeczy, które skupiają się wokół dronów. Oczywiście to mogą być kamery sportowe czy inne tego typu tematy, na przykład montaż wideo, fotografia z powietrza, ale głównie gdzieś oscylujemy w okolicach właśnie dronów i kamer sportowych i tego, co dzieje się aktualnie. No dobra, i teraz po tych wszystkich odcinkach ja nadal miałem takie wrażenie i takie odczucie, że jednak ludzie potrzebują kompleksowych rozwiązań i sporo się uczyłem, sporo zainwestowałem też w siebie, żeby nauczyć się pewnych spraw i od właściwie można powiedzieć 2 lat prowadzę działalność również edukacyjną online. Mam już około 4000 studentów, użytkowników moich szkoleń, ale także założyłem grupę członkowską Drone Bootcamp. Po co ja ją w ogóle założyłem? To jest trochę tak jak dobra restauracja. Ktoś może powiedzieć, no dobra, ja wszystko znajdę w sieci, wszystko jestem w stanie sobie z tej sieci wyłowić, jestem w stanie wszystkie informacje, czy z grup, tak, z forów dyskusyjnych, tak. To jest też tak, jakbyś, ja używam tego porównania czasami, jakbyś poszedł na przykład na halę targową i kupił wszystkie składniki na obiad sam, prawda, i później ten obiad musisz skomponować, przygotować, czy to kolację i przygotować, zaprosić swoją narzeczoną czy jakąś sympatię i dopiero ugościć ją, a później pozmywać, posprzątać i tak dalej. Więc zwróć uwagę, że nie wszyscy mają takie możliwości jak zakupy na przykład na hali targowej, później transport, przygotowanie obiadu, dlatego że ludzie mają mniej czasu i powinni spędzać ten czas w sposób efektywny. Ja im w tym pomagam. Pomagam poprzez stronę członkowską Drone Bootcamp, ale także poprzez swoje opracowania online. I dzisiaj zabiorę was za kulisy Drone Bootcamp i pokażę parę rzeczy związanych z tym, jakie zmiany zaszły. Przede wszystkim jak spojrzymy na stronę główną, tą początkową, widzimy, zaczynają nam się korzyści, czyli dostęp do wszystkich źródeł informacji, warsztatów online, kursów, narzędzi i treści, dostęp także do mnie przede wszystkim, dlatego że słuchajcie, ja mam tych pytań codziennie, mam co najmniej kilkanaście do kilkudziesięciu pytań i osoby, którym naprawdę zależy na kontakcie ze mną, odsyłam do Drone Bootcamp, dlatego że nie jestem w stanie odpowiadać na przykład setki razy na to samo pytanie. A jeżeli mamy platformę, jesteśmy w stanie zrobić live, gdzie ta treść zostanie i faktycznie live'y tam są. Ostatnio mieliśmy w sobotę bardzo dobry live i jestem z niego dumny, bo poszedł naprawdę świetnie. To była premiera tego nowego oblicza studia. No dobrze, i teraz słuchajcie, jak to wygląda. Tutaj mamy wzbudzenie potrzeby. Kiedy jest potrzebna ta platforma Drone Bootcamp. Czyli opisuje dokładnie taką sytuację, kiedy człowiek zaczyna się uczyć, jest przytłoczony ogromem całej tej wiedzy i umiejętności, które trzeba opanować podczas latania. Czyli nie tylko pilotaż, zagadnienia prawne, ale też związane zagadnienia techniczne, później pojęcia fachowe i dopiero gdzieś przechodzimy do spraw związanych z fotografią czy ze zdjęciami. Dopiero zaczynamy myśleć o zarabianiu. Ja Drone Bootcamp podzieliłem w ten sposób, że są tutaj
ścieżki rozwojowe. Uczyłem się, robiąc tą stronę, przygotowując tą stronę, ja uczyłem się od najlepszych gości, czyli na przykład Graham Cochrane czy Stu McLaren. To są ludzie, którzy są specjalistami od spraw stron członkowskich. Kerry Green. To są ludzie, którzy też skupiają dziesiątki tysięcy Amerykanie, którzy i Brytyjka, którzy skupiają dziesiątki tysięcy ludzi w swoich grupach członkowskich. No i okej, i teraz jaką wartość postanowiłem dawać? Przede wszystkim jest tutaj ścieżka rozwoju. Niezależnie czy jesteś początkujący, czy średnio zaawansowany, czy zaawansowany, podzieliłem właśnie tę platformę na trzy części i dzięki temu, że podzieliłem ją na części, to każdy z tych użytkowników może znaleźć coś dla siebie. Jeżeli jesteś początkujący, zaczynasz od bezpiecznego latania, później zagadnienia, czyli poznajesz drona i zaczynasz bezpiecznie latać. Później zagadnienia prawne, oczywiście równolegle, te najważniejsze. Później zgłębiasz coraz bardziej i przechodzisz na etap średnio zaawansowany. Na etapie średnio zaawansowanym już zaczynamy wykorzystywać możliwości drona coraz większe. Na przykład, nie wiem, inteligentne tryby lotu albo ustawienia fotograficzne już są manualne. Już mamy wstęp do fotografii, wstęp do filmowania z powietrza, prawda? Myślimy już o tym, żeby zrobić świadectwo kwalifikacji i zacząć powoli zarabiać i wchodzimy stopniowo w etap zaawansowany. Jak już jesteśmy na etapie zaawansowanym, to tutaj te zmiany, one nie są tak bardzo szybkie, jak popatrzycie na krzywą rozwoju, to na etapie początkującym krzywa rozwoju jest taka. Później na etapie średnio zaawansowanym można powiedzieć, że przekątnej biegnie, a na etapie zaawansowanym każda nowość jest bardzo cenna i każda informacja i możliwość wymiany doświadczeń z zaawansowanymi kolegami jest niesłychanie istotna, dlatego że ona nam skraca całe tygodnie poszukiwań i całe tygodnie redukuje takich własnych prób i własnych testów. Jeżeli mamy możliwość skontaktowania się z ludźmi na tym poziomie zaawansowanym, to faktycznie jest to wielka zaleta. I właśnie Drone Bootcamp jest takim dążeniem do tego, żeby w ten sposób zrobić. Oprócz społeczności, słuchajcie, którą tworzę zarówno na tej stronie, jak i na naszej grupie, która nazywa się Dream Team, Latam DJI Dream Team, gdzie mamy wymianę informacji w gronie takim, powiedzmy, ścisłym. Tam jest 70 parę osób. Mamy te live'y sobotnie, które są też podstawą. I w tym roku, w zeszłym roku organizowałem dwa eventy dla Dream Teamu. W tym roku planuję zorganizować też dwa eventy. Odbędą się w maju, lub przynajmniej w tej chwili planuję na środek maja pierwsze dwa. I wszystkie osoby, które należą przynajmniej przez 3-5 miesięcy do Drone Bootcamp, są zaproszone i w ramach członkostwa mają też dostęp do mnie bezpośrednio na tych eventach. Uważam, że to jest ciekawa sprawa i ja z tą grupą stale jestem w kontakcie, rozwijamy się, pomagamy sobie nawzajem i uważam, że to jest fantastyczna sprawa, bo człowiek przystępuje do grup członkowskich dla treści, czyli dla tych teoretycznych zagadnień, które tutaj są i one są wycenione w tej chwili na 800, 783 zł, to co mamy, a zostaje właśnie dla społeczności. Grupy członkowskie są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. To są dwa główne kraje, które stosują i skupiają właśnie zwolenników, koneserów i osoby, które są najbardziej zainteresowane daną gałęzią, które chcą po prostu najwięcej. Ja też, słuchajcie, nie byłem w stanie służyć swoim doświadczeniem wszystkim, bo na kanale YouTube'owym wchodzi w ciągu roku 600 tysięcy osób, więc to jest duże miasto i no trudno, żeby jeden człowiek serwował informacje wszystkim, ale te osoby, które chcą czegoś więcej, chcą mieć bezpośredni kontakt ze mną i chcą ze mną być na bieżąco, chcą się wspierać też w pewnych zagadnieniach, czy pomóc, czy dostęp do serwisu, czy tego typu tematy. Ja tutaj wypisałem wszystkie korzyści, jakie sobie wyobrażam z tej strony członkowskiej. One są tutaj, czyli dostęp do webinarów, bloki tematyczne, wydarzenia, obecne i przyszłe kursy online wszystkie. Oczywiście cała ścieżka rozwoju, o której mówiłem, którą macie utorowaną i którą staram się wam ułatwiać jak tylko mogę. I to jest właśnie to,
To, co robiłem do tej pory przez ostatnie 3 tygodnie, to jest tłumaczenie całej strony ze stroną członkowską, dlatego że ja musiałem zakupić tą platformę od Amerykanów. Nie było takich dostępów w Polsce, bo my w Polsce mamy WP Idea, ale to jest platforma typowo kursowa, a nie miałem takiej platformy, która właśnie jest typowo nadaje się pod prowadzenie grup członkowskich. W Stanach mamy dwie, jest to Kajabi i Teachable. Kajabi było poza moim zasięgiem na tym etapie, dlatego że mamy za małą społeczność, żeby móc jeszcze z Kajabi skorzystać, ale podejrzewam, że jeszcze rok i w tym momencie będę w stanie udźwignąć taką platformę jak Kajabi. I kolejna rzecz oprócz tłumaczenia tej grupy członkowskiej, ja przetłumaczyłem kilkaset terminów. To jest następna rzecz, a mianowicie ta strona wprowadzająca. Jeżeli wchodzicie do dobrej restauracji, to jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli wchodzicie do dobrej restauracji, to od razu jesteście profesjonalnie przywitani na wstępie, na wejściu do restauracji. Jeżeli wchodzicie do kiepskiego miejsca, gdzie są serwowane kiepsko usługi, tam nikt się wami nie interesuje, na przykład, nie wiem, przydrożna stacyjka CPN, gdzie się zatrzymacie zmęczeni podczas podróży. Tam jeszcze jak to jest w nocy na przykład, to ktoś przysypia, jedna osoba, burknie nam tylko coś, wyda resztę, rzuci paragon i to wszystko. A w dobrej restauracji, którą staram się tutaj stworzyć, macie pełną obsługę, macie opiekę i możecie liczyć na wsparcie i na to, że zostaniecie profesjonalnie potraktowani. Więc wszystkie osoby, którym zależy, na pewno są zaproszone do Drone Bootcamp. Jednocześnie myślałem o tym, jaką wartość cenową, jak to wycenić, żeby ta wartość nie była za duża i nie za mała też, bo wiadomo, że to są moje 3-4 lata życia, więc to jest duży nakład. Jednocześnie ta wartość jest naprawdę mega duża, którą wam przekazuję, ale postanowiłem i za punkt honoru zawsze sobie brałem coś takiego, żeby to było połowa biletu do kina. Uważam, że to jest dobra wartość, dlatego że każdy, komu zależy, kto naprawdę chce, będzie mógł skorzystać ze strony członkowskiej. Jeżeli komuś nie zależy, to choćby to kosztowało złotówkę, to i tak nie skorzysta. Taka jest prawda. I zdaję sobie sprawę, że strona członkowska, nasza Drone Bootcamp, ona jest przeznaczona dla może 5, 7, góra 10% moich widzów. Reszta osób będzie robiła te zakupy na bazarze i będzie sobie sama przyrządzała kolację dla swojej narzeczonej, którą zaprosi na wieczór. A te osoby, które są ze mną, goszczą na ekskluzywnej kolacji właśnie w naszej grupie i budujemy wspólnie fantastyczną paczkę, fantastyczną społeczność dream teamową, gdzie nawzajem się wspieramy i gdzie docelowo osiągniemy naprawdę rewelacyjną grupę. Już w maju zapraszam na pierwsze wydarzenie, także przemyślcie to, czy warto przystąpić do Drone Bootcampu. Takiej platformy nie ma i długo nie będzie, dlatego że to są 3 lata pracy, więc sami pomyślcie, czy warto to robić. Oczywiście są platformy samorozwojowe, można powiedzieć. Takie jak w Polsce, jak na przykład Mentalway albo platforma Joanny Ceplin. To są platformy typowo biznesowe, skupione na zarabianiu pieniędzy, ale jeżeli chodzi o pasję, o hobby, to jest pierwsza taka platforma, którą mogę wam pokazać w Polsce. No dobrze, słuchajcie, zmieniając temat, bo teraz za dużo trochę mówiłem o Drone Bootcamp, mam nadzieję, że dzisiaj wreszcie osoby, które były sceptyczne, czy nie wiedziały, o co chodzi, że przekonały się, już wiedzą. Teraz chciałem wam powiedzieć trochę na temat przewodnika zakupowego, dlatego że dostaję setki nadal pytań na ten temat, jakiego drona sobie kupić. I przejdziemy do przedziału od $100 aż po $500 mniej więcej, czyli 2000 zł. I postaram się zrobić to w telegraficznym skrócie, żebyście wiedzieli, w co zainwestować i jak zaczynać swoją przygodę z lataniem. Słuchajcie, sytuacja jest taka. Jak zaczynamy przygodę z lataniem, wiele osób kupuje od razu drona drogiego od DJI. Co wiąże się z niesamowitym stresem. A ja uważam, że latanie powinno przede wszystkim przynosić wam przyjemność. To nie powinno być nigdy stresujące. Więc podstawa to jest zakupienie taniego Chińczyka. Czy to będzie Hapsan Tani, czy to będzie SJRC, czy to będzie JJRC, czy Ishin. To są bardzo fajne, tanie marki, które warto zastosować. Począwszy od malutkich dronów, takich malutkich łuperków, które mieszczą się w dłoni za 50-100 zł. Tam jest na przykład Ishin 010, czy Ishin 013, już najmniejszy dron z kamerą. Fantastyczny dron, który ma jeszcze tryb ATTI, czyli trzyma wysokość.
aż po drony bardziej zaawansowane. I tutaj mogę polecić na przykład za $100 SJR CZ5, wspaniały dron, który ma przejście już w tryb ATI. Jak kupicie z trzema bateriami takiego drona, to można sobie naprawdę poćwiczyć i każdy, kto później przesiądzie się na DJI, to doceni to, jaką klasą jest DJI, ale jednocześnie już będzie na poziomie takim, gdzie ma te swoje pierwsze, powiedzmy, jazdy samochodem za sobą. Już nie będzie wsiadał po raz pierwszy do samochodu, tylko już będzie miał za sobą serię całą przejażdżek. Więc polecam na pewno takie drony jak SJR CZ5 za stówę, $100, i SJR F11. Fantastyczny dron, uważam, że on lata prawie jak Mavic w powietrzu. Oczywiście te drony nie mają sond, jeżeli chodzi o VPS, czyli Visual Positioning System. Można je przełączyć w tryb ATI, ale także mają słabą stosunkowo kamerę bez gimbala i ta kamera jest kamerą poglądową, zabawkową, żeby była jasność. Kupujemy takiego drona za $100-150 po to, żeby nie bać się go rozwalić i po to, żeby sobie przećwiczyć loty. Właśnie, zarówno w trybie GPS, bo te dwa drony mają już GPS, jak i w trybie ATI. Trzecim dronem, który mogę rekomendować, to jest Heron JJR CX9P. To jest podróbka de facto Sparka. Bardzo fajny dron, gdzie już mamy dwuosiową stabilizację kamery, czyli gimbal jest dwuosiowy i który nam już prawie, można powiedzieć, spełnia te warunki jak Spark. Oczywiście kamera jest słabsza, oczywiście to nie będzie jeszcze to, co byśmy chcieli, na przykład to, co jest w Mavicu Mini, ale jesteśmy gdzieś w pół drogi i za cenę niecałych $200, bo 189 w tej chwili, pamiętajcie, że te ceny się zmieniają, można już polatać z Heronem i to jest fajny dron. Pierwszy mały dron z gimbalem. Drugim dronem z gimbalem, który ma już VPS-y i jest naprawdę niezły jak na swoją cenę, uważam, że stosunek jakości do ceny jest rewelacyjny, podkreślam, to jest Ishin AX4 albo Aurora JJR CX12. To jest dokładnie ten sam model, który jest brandowany na dwie marki, czyli on jest produkowany przez jedną fabrykę, ale ta fabryka ma dwie marki, obsługuje. I to jest jeden z ciekawszych dronów, które możemy w tej chwili spotkać na rynku. Więc jesteśmy na poziomie w tej chwili, słuchajcie, Ishinai $209. To jest fantastyczna wartość za nasze pieniądze, czyli poniżej 1000 zł. I teraz uwaga, bo w tej cenie możemy też już zacząć wchodzić w świat FPV. Dlatego, że są zestawy, na przykład IMAX ma takie zestawy. Ja wam dam kilka przykładów, może trzy przykłady napiszę pod tą kawką. Albo Ishin ma też bardzo ciekawy zestaw, który się nazywa Wizard 220, czyli mamy od razu aparaturę do tego i można zakupić tanie gogle za mniej więcej $60, czyli za jakieś $200 zestaw dron wyścigowy Racer Wizard 220 plus aparatura od razu i do tego można dokupić gogle, nie trzeba nic składać i macie wejście w świat FPV. Oczywiście może lepiej jest, ja zaraz o tym powiem, wejść trochę na innym poziomie, ale przejdziemy do poziomu wyżej i o tym wspomnę. Następna wartość to jest około $250, czyli to już wchodzimy w okolice 1000 zł i tu mamy lepszą kamerę, bo już mamy kamerę 4K, chociaż Aurora też ma dobrą kamerę, ale dobrze, ta klasyka, którą mieliśmy, to jest już Hubsan Zino. Od 1000 zł z hakiem się zaczynają te ceny. I to jest dron, który jest mocno kontrowersyjny, bo bardzo dużo osób już zakupiło tego drona. On praktycznie gabarytami przypomina Mavica, czyli jest stosunkowo duży, prawda? Po wejściu przepisów nowych, zresztą już w tej chwili trzeba takiego drona zgłaszać i to jest dron, który jest naszym pierwszym tutaj w zestawieniu, na który trzeba mieć świadectwo kwalifikacji obecnie, żeby latać nim w mieście. Więc poza miastem jak najbardziej, natomiast jak zmienią się przepisy, on waży 700 gramów, więc większość dronów i tak zostanie objęta obowiązkiem rejestracji. Ciekawy dron, oczywiście ma swoje cechy, do których trzeba się przyzwyczaić. Aktualizacja firmware'u odbywa się trzyetapowo. To jest kwestia oczywiście poznania. Przy tym dronie nie można się nudzić, bo ciągle coś. Można kamerę, ostrość samemu wyregulować. Otwieramy tutaj
otwieramy klapkę, odkręcamy klapkę kamery, odkręcamy całą kamerę, można ją wyciągnąć, przekręcamy odległość, regulujemy sami odległość od soczewki do matrycy i dzięki temu jesteśmy sami w stanie ostrość złapać, jak tylko jesteście w stanie jeden konektor wypiąć i cztery śruby wykręcić, cztery wkręty jak najbardziej. Tak. Oczywiście on ma swoje też takie niuanse, na przykład trzeba przejść w tryb samolotowy, żeby nie rozłączał nam się kontroler z dronem. Ten zasięg jest w miarę okej, naprawdę dobry zasięg i bardzo mocne silniki. Ja tutaj podpinałem GoPro, jak pamiętacie, i on sobie nieźle radzi. Z podpiętym GoPro uważam, że to jest naprawdę ciekawa forma, bo latając do przodu tylko jesteśmy w stanie już ujęcia, naprawdę ładne, kinowe, piękne ujęcia jeszcze z telemetrią GoPro uzyskać. I Hubsan jest w tej chwili w trzech wydaniach. Wydanie podstawowe $249, które średnio polecam. Raczej bym się skupił na dwójce, która kosztuje już $399 i dopiero co weszła do przedsprzedaży, ale to już jest dron. Dwójka ma takie cechy praktycznie jak Mavic Pro, przynajmniej na papierze. Oczywiście wykonanie jest słabsze i no, tam jest kilka niuansów, ale za to mamy 4K w 60 klatkach. I są też VPS-y, czyli czujniki dolne, lepszy zawis, no i czas lotu też jest na pewno lepszy. Oprócz Hubsana w tym przedziale cenowym mamy do dyspozycji jeszcze Xiaomi. Ja o tym zaraz powiem, ale teraz chciałem odbiec trochę od tematu, a mianowicie znowu wrócić do dronów FPV. I na tym poziomie cenowym około 1600 zł jesteśmy w stanie już kupić tanie gogle, aparaturę plus jakiegoś taniego łuperka. I to zaczyna wyglądać coraz lepiej, bo są na przykład bardzo ciekawe drony typu Ishin Cinecan 4K z podwójną kamerą, gdzie mamy 4K, mamy w komplecie też filtr ND i to jest bardzo dobry dron, który też ma od razu możliwość, ma swój DVR, ma swoje nagrywanie na pokładzie, czyli ma slot karty i możemy sami już nagrać fantastyczne przeloty i takie akrobacyjne, albo kupić coś większego, na przykład CineWhoop, taki jak Megabi, bardzo dobry na kamerę GoPro, gdzie poglądówka jest ta główna, plus dopinamy uchwyt na GoPro i mamy 4K w HyperSmooth, fantastyczne ujęcia. Jeżeli tylko ktoś ma z Was GoPro, to może spokojnie się zastanowić nad tym, żeby sprzedać na przykład Sparka czy Mavica Air i spróbować CineWhoop. I ja w tym sezonie robię cały czas przymiarki do tego FPV. Jestem na etapie takim, że zamawiam w tej chwili swojego pierwszego drona. Jak przyjdzie, to Wam pokażę. Mam już radio, czekam jeszcze na akumulator, który może będzie na dniach. Wykupię sobie następnie symulator i na taranisie będę ćwiczył na symulatorze. Przynajmniej około 10 dni zanim zacznę latać w FPV, a później w goglach. Więc to stopniowo, to wszystko jest pewien proces, mi się też nie spieszy. Stopniowo to realizuję. No dobra, i teraz jeżeli chodzi o Xiaomi Fimi X8, są różne opinie, ale on jest najlepszym dronem z tych tanich dronów. Po drodze możemy jeszcze pomyśleć o tym, czy może Mavic Mini, czy Spark, czy Mavic Air używany, który już za 2500 powinien być dostępny używany. I to jest ta półka cenowa właśnie od $100 powiedzmy do tych $500-600 nawet, jeżeli mówimy o Mavicu Air używanym. Z tych wszystkich dronów, które bym wybrał, na pewno Mavic Air, który ma też oczywiście swoje wady. Wadą Mavica Air jest krótki czas stosunkowo lotu i druga rzecz, zasięg, który można poprawić, no i dźwięk, który przysparza ludzi o zawroty głowy, ale to wszystko jesteście w stanie ogarnąć, dlatego że baterie do Mavica Air i części w ogóle zamienne są w tej chwili stosunkowo tanie. Na przykład kamera do Mini kosztuje 1100 zł, a kamera do Aira jesteście w stanie wyczesać taką kamerę za 300 zł, więc części są popularniejsze niż w Mavicu Mini. No i kolejna rzecz, z śmigła można dokupić te Master Screw, to są ciche śmigła, większą ilość baterii, a całego drona można oczywiście, do czego specjalnie nie zachęcam, bo mamy na terenie Europy CE, ale można też, jest możliwość, żeby przestawić w tryb FCC, prawda? I w tym momencie Mavic Air naprawdę jest dobrym dronem, który ma 4K, ma czujniki, ma tryby inteligentne, ma manualne ustawienia, ma panoramy, ma wspaniałe quickshoty, ma point of interest i wiele wspaniałych naprawdę cech.
uważam, że to jest najlepszy dron z tych, o których powiedziałem tutaj. Używany Mavic Mi Air trzeba trochę spojrzeć, bo one są rzadziej stosowane, to znaczy schodzą na rynku, ale trzeba wiedzieć, jaki kupić ten dron i od kogo, więc trzeba trochę po prostu energii na to, żeby kupić taniego, ale uważam, że za 2500 jesteście w stanie taką używaną jednostkę w bardzo dobrym stanie uzyskać. Na razie Mavic Mini trzyma się nowy w cenach, z tego wynika, że DJI raczej nie stawia na rozwój tego segmentu, dlatego że już dostaliśmy Mavica Mini, Mavic Air trzyma się w tej cenie, więc tutaj nie spodziewałem się jakichś ruchów w dół specjalnie. Wiadomo, nowe drony tego segmentu jak Mavic Air są stosunkowo drogie. Jest jeszcze Parrot Anafi, o którym warto wspomnieć. Ostatnio widziałem ogłoszenie, full zestaw, naprawdę świetny, używany za 2000 zł. Przepiękny zestaw Parrota Anafi. Można o nim też pomyśleć, bo to jest też genialny dron, który... No, Parrot cały czas się rozwija, on jest gdzieś z boku tutaj od nas, ale jednak mimo wszystko jest to dron, o którym warto i trzeba wspomnieć. To jest ten przegląd, słuchajcie, zakupowy. Oczywiście, jeżeli chcecie, to można się w parę rzeczy zagłębić. Ja robiłem też, odnośnie Sparka, jeszcze chciałem powiedzieć dwa zdania, bo robiłem latem zeszłego roku cały taki duży przegląd sparkowy. I w tym przeglądzie znalazły się też formy wykorzystania najlepsze Sparka, więc zachęcam Was do tego. Ja podlinkuję tutaj Wam gdzieś ten materiał. Jeżeli ktoś myśli o używanym Sparku, szczególnie do zdjęć, on może być jak najbardziej pomocny, bo ma dużo większą gamę, jeżeli chodzi o możliwości zdjęciowe, niż Mavic Mini, który też zrobi całkiem niezłe zdjęcia, ale nie mamy na przykład RAW, czy nie mamy tych trybów, nie mamy ustawień manualnych przede wszystkim, tak jakby, nie wiem, balans bieli, panoramy i tam jest jeszcze parę rzeczy typu A, E, B. Tutaj wszystko trzeba robić ręcznie. Też parametry nie są tak dobrze widoczne. Można się nauczyć Mavica Mini, on ma swoje takie meandry, można powiedzieć, ale nadal to jest dron z automatyczną kamerą, niemal automatyczną. Oczywiście można przestawić na manualne i kompensacje zmieniać, no ale już AEB nie zrobicie, czy formatu RAW. Więc w tym segmencie, tak jak powiedziałem, Mavic Air najlepszy. Drugi Anafi / Xiaomi / do zdjęć Spark, do wideo, kto wie, no chyba Mini. Hubsan 2 do sprawdzenia, dlatego że ten dron jest cały czas wysyłany, więc dopiero wysyłki są. Ja mam tutaj Pro wersję u siebie, więc to nie jest tak, że będzie miał tych Hubsanów nie wiadomo ile, bo ja za nie płacę też. Ale jak będzie szansa na 2, to będą testy. To, o czym mówiłem, Aurora. Mówiłem też o dronach, jak pamiętacie, FPV. I mówiłem, słuchajcie, o tych małych dronach SJRC, gdzie można przełączyć się w tryb ALTI. Więc macie pewną orientację w całym tym segmencie. Jeżeli chodzi o szczegóły, materiałów nagrałem naprawdę dużo. Jest kilkadziesiąt materiałów. Jeżeli wam mocno zależy, to zapraszam was na Drone Bootcamp przynajmniej na miesiąc. Możemy spotkać się na live, możemy przedyskutować za i przeciw, bo z wszystkimi tymi dronami spędziłem dużo czasu, oprócz Xiaomi, które mi nie przyszło, jak zamówiłem. Po 3 miesiącach odwołałem zamówienie i z Parrotem Anafi, którego nie miałem szczęścia też do tej pory tak bliżej poznać. Dobra, słuchajcie, więc dużo powiedzieliśmy w tej chwili i teraz jako przerywnik chciałbym przejść do następnej części programu, a mianowicie konkurs Hyperlapse. Parę tygodni temu napisał do mnie pan Mateusz, bardzo sympatyczny człowiek z portalu Obiektywnia, że ma propozycję taką, no bo słyszał moją taką prowokację na kawce, że zachęcam ludzi do współpracy, firmy, czy w formie reklamy, współpracy, czy tworzenia wspólnych treści. I postanowiliśmy zrobić wspólną akcję na zasadzie konkursu. Będzie to konkurs, który potrwa od dzisiaj aż do końca stycznia. Jest to konkurs przeznaczony tym razem nie dla operatorów małych dronów, przynajmniej nagrody, bo ja nie będę tutaj robił selekcji, czy masz, nie wiem, Mavica 2 czy Mavica Mini. Ale polega on na tym, żeby opublikować hyperlapsy, które trwają przynajmniej 15 sekund. I żeby to zrobić i uczestniczyć w konkursie, mamy do spełnienia 3 warunki. Po pierwsze, zasubskrybować ten mój kanał, proszę. Drugi warunek to w komentarzu pod tą dzisiejszą kawką w polu komentarze wpisujemy hashtag Mavic 2
i link do swojego materiału na YouTubie, gdzie są hyperlapsy przynajmniej 15-sekundowe. I mamy 3 nagrody. Ja wyłonię na koniec stycznia, być może z panem Mateuszem, tu jeszcze ustalimy, ale będzie tutaj, będą obrady komisji, wyłonimy 3 najlepsze hyperlapsy, przynajmniej 15 sekund, maksymalnie nie mam tutaj jakiejś specjalnej granicy. Nagrody są następujące. 3 miejsce. Kamizelka odblaskowa klasy premium z kieszeniami, schowkami oraz własnym biało-czerwonym napisem na plecach. Rozmiar i nadruk do wyboru przez laureata. Fajna sprawa, dlatego że macie szansę na swoją spersonalizowaną kamizelkę bez specjalnego wysiłku. Pan Mateusz obiecał, że wypełni te, w sensie spersonalizuje to i przyśle wam do domu. 2 miejsce. Zabezpieczenie drążków aparatury DJI Mavic 2. Ono jest też możliwe dla wszystkich, jak pamiętacie, wszystkich aparatur, czyli począwszy od Sparka, Mini, Mavic Air, Mavic Pro i Mavic 2. Dodatkowa osłona gimbala do Mavica 2 i karta podarunkowa Allegro w kwocie 50 zł do wykorzystania na portalu Allegro. Bardzo fajne nagrody, to są za 2 miejsce, widzicie, są 3 nagrody, plus za 3 miejsce 1, to mamy 4 nagrody już w tej chwili. I za 1 miejsce mamy wodoodporną torbę PGY Tech do Mavica 2. Podejrzewam, że jak się sprężycie, to można też wykorzystać do innego drona. I kartę podarunkową Allegro w kwocie 50 zł na wykorzystaniu na portal Allegro. Obiektywnie jest to bardzo fajny portal, dlatego że on daje taką wartość, że zarówno operatorzy dronów, jak i operatorzy filmowi, na przykład produkujące filmy komercyjne, czy firmy z imprez, czy towarzyskich, rodzinnych, czy właśnie też imprez sportowych, czy fotografowie, na przykład ślubni, mają szansę tam ogłaszać się i reklamować w tym portalu obiektywnie. Fajna, bardzo fajna inicjatywa i ja jestem w kontakcie z panem Mateuszem. Wymieniliśmy kilka tutaj maili i kilka razy rozmawialiśmy, więc uważam, że godna polecenia sprawa. Możemy też pomyśleć o jakimś wystawianiu się i reklamowaniu naszych usług na tym portalu. Jeżeli współpraca będzie tak dalej przebiegała, to uważam, że jak najbardziej można o tym pomyśleć. Można jakieś lepsze warunki może grupowo wynegocjować, ale to już bardziej z bootcampem jestem skłonny to zrobić niż ze wszystkimi ludźmi, bo zdaję sobie sprawę, że to jest ogrom osób, które są do obsłużenia. Okej. Słuchajcie, to są mniej więcej te rzeczy, które mam do was w tej chwili. Pamiętajcie o tym, że mamy ten plener. Ja organizuję głównie go dla Dream Teamu w połowie roku, czyli w maju. W połowie maja właściwie, przepraszam. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy ja będę miał miejsca jeszcze dla osób spoza Dream Teamu? Jest trochę wcześnie, ale trzeba już pewne ruchy wykonywać, dlatego wykonuję je na tym poziomie tak wcześnie, bo już w styczniu, żeby można było pewne rzeczy zdecydować. I zapraszam was oczywiście do Dream Teamu, to co pokazałem na Drone Bootcamp dzisiaj. Zapraszam was do wszystkich swoich warsztatów, dlatego że one pozwalają mi rozwinąć też te treści darmowe, prawda? Te treści, które co tydzień, czy w każdym tygodniu przynajmniej 2-3 ukazują się moje wątki na tym głównym kanale. Ale też chciałem was zaprosić do kanału vlogowego. Mam vlog swój, Rafał Galiński vlog, gdzie trochę mówię na temat samorozwoju, a też raz w tygodniu przynajmniej swojego vloga o tym, co się dzieje w moim życiu, staramy się pokazać. Jest też podcast. Ta audycja, którą dzisiaj słyszycie, ona też jest wideo podcastem. Można ją znaleźć na iTunes. Ja jestem na takim etapie, że decyduję, chyba na dzisiaj jednak zostanę na SoundCloud. Chciałbym trochę polepszyć jakość, bo mam 2 sposoby uploadu, czyli 2 sposoby przesyłania treści na iTunes, właśnie z poziomu SoundCloud albo z poziomu YouTube'a. I testuję teraz z poziomu YouTube'a. Nie wszystko tam wchodzi, więc jeszcze ze 2 tygodnie, aż ugruntuje się ta sytuacja. Wiadomo, że takie decyzje wiążą się też z nakładami finansowymi, bo jeżeli zdecyduję się na SoundCloud, będę musiał płacić abonament tak długo, jak te treści pozostaną, więc to jest kolejny abonament, który trzeba płacić. Oprócz jednej platformy, drugiej, trzeciej, czwartej i tak dalej, więc sami widzicie, że pewne niby amatorskie ruchy, ale wymagają już nakładów, można powiedzieć, semi-profesjonalnych.
Dobra, słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę w dzisiejszej kawce. Następny epizod ukaże się weekendowo. Nie wiem, czy zdążę zrobić dwa, czy jeden. Mam fajne przygody z samym Hapsanem, gdzie pokażę kulisy użytkowania tego drona. To jest dron niebagatelny. On po prostu nas mocniej rozwija niż DJI, gdzie nie możemy włożyć rąk, bo wszystko jest zabezpieczone naklejkami. A tutaj z Hapsanem możemy praktycznie go całego wymienić na nowego, zrobić mu operację na otwartym sercu. Ta firma jest mocno taka liberalna i zadziwia mnie właściwie, jak to wszystko się dzieje. Ale każdy użytkownik Hapsana umie sobie przy nim coś zrobić. Przynajmniej tak ja to postrzegam na dzisiaj, bo ja już tu zrobiłem co najmniej 4 innowacje przy nim. Okej, no następne sprawy, które chciałbym, no mam kilka takich bardzo ciekawych tematów i stopniowo będę je publikował. Oczywiście nie mogę się wystrzelać w ciągu jednego tygodnia, ale mam dużo ciekawostek, bardzo dużo pomysłów i cały czas ten proces kreatywny, on się rodzi. Na pewno cykl, który chciałbym zrobić, to cykl ten intrygujące nowości 2020, bo mamy, słuchajcie, Otel Evo, prawda, dwójkę, który wszedł. No, niesamowity dron, mało dostępny w Polsce. Mamy Skydio dwójka, to samo, dokładnie to samo, czyli certyfikat FCC i Kanada plus Stany głównie przeznaczony. Mamy ten Bicopter, który też powstał, prawda, trzeba by go omówić przynajmniej w zarysie. Mamy kamerę sportową, która weszła, niesamowita kamera Insta360 w wersji R bodajże, tak? Modułowo kamera, która ma też ten moduł Aerial. Bardzo fajny sprzęt, rewelacyjny, słuchajcie, i warto popatrzeć, jak to wygląda, bo ta kamera weszła też w takim module, że ma czujnik jednocalowy, czy ma sensor już jednocalowy. To już się robi naprawdę profesjonalna sprawa i zaczyna to wyglądać ze strony firmy Insta360 naprawdę mega do przodu. Więc myślę, że na pewno jeden epizod chciałbym poświęcić na to głębiej. No i takie są plany na następnych parę dni, słuchajcie. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, co się udało do tej pory osiągnąć. Przekroczyliśmy też niedawno już ten pułap 6000 subskrybentów na tym moim kanale. Jak zaczynałem, to myślałem sobie, kurde, ja nigdy nie osiągnę jakichś większych wartości, ale 6000 to już jest w Polsce, gdzie ludzie są też sceptyczni do subskrypcji. Mamy kanały dziecięce, które się bardzo mocno rozwijają, czy właśnie kanały takie lifestyle'owe, natomiast kanały niszowe, one zwykle słabiej się rozwijają, oprócz może fotograficznych, czy takich typowych pod wideo, ale kanał mój rozwija się bardzo wolno i organicznie, natomiast ilość wyświetleń, muszę wam powiedzieć, jest naprawdę duża i czas, jak popatrzymy na czas, oglądalność jest naprawdę mega długa, a YouTube tym się kieruje. Więc te ostatnie 3 miesiące, mogę powiedzieć, od listopada, począwszy kiedy wszedł Mavic Mini, naprawdę oglądalność skoczyła tutaj 3-4, czasami 5-krotnie nawet, patrząc w tych statystykach. Wygląda to naprawdę nieźle, także tak. Jeżeli chodzi o moje plany szkoleniowe, chciałbym zrobić inteligentne tryby lotu, które powtarzam jak mantrę już od jesieni, ale też warunki są takie, jak się są. No, trudno być na dworze dłużej niż pół godziny w tej chwili bez ruchu. Druga rzecz, którą chciałbym zrealizować, to są takie podstawy filmowania z drona. Może nie będzie to, nie wiem, łódzka szkoła filmowa, ale przynajmniej, żeby trochę powiedzieć o klatkarzu, trochę o regulacji 180 stopni, o tym, po co są filtry podczas filmowania, może na temat prowadzenia, może trochę na temat kadrowania, może przygotuję taki materiał też na podstawie doświadczeń nie tylko swoich, ale kolegów, bo zwykle wypytuję, ciągnę za język tych najlepszych i staram się z tego coś skomponować. Oni patrzą na mnie, jakbym miał co najmniej podsłuch i był szpiegiem ze Stasi. Ale to też jest taki pomysł, który chciałbym zrealizować może już wiosną, kiedy będzie trochę cieplej i kiedy można będzie na dworze być dłużej. Na bieżąco oczywiście latam. Odcinek z Maviciem Mini, no jeszcze na pewno kilka odcinków się ukaże. Odnośnie akcesoriów chciałbym zrealizować. Nie mam za dużo akcesoriów, jak widzicie, korzystam z tego etui po Mavicu R, bo jest mi wygodniej z tego korzystać. Mój setup w tej chwili do Mavica Mini wygląda tak, że mam dwie torebki. Jedna na kontroler aparatury, a drugą na Mavica Mini. Uważam, że jest lepsza niż, bo do małego plecaka czy do małej torby jest w stanie się zmieścić łatwiej niż ten case z zestawu combo.
Jakbyście potrzebowali zestaw combo w dobrej cenie, możecie się do mnie też zwrócić. Mogę pośredniczyć w tym, bo mam trochę takich wejść, gdzie oczywiście pośredniczyć bezpłatnie na zasadzie grzecznościowej. Są osoby, które mi też pomagają, więc mogę się odwdzięczyć tym, że do kogoś skieruję, a wy będziecie mieli korzyść taką, że będzie na pewno taniej niż ta cena katalogowa w sklepie. Więc tutaj też możemy na ten temat pomyśleć. Oczywiście nie wszyscy nie są w stanie, nie wiem, to nie jest hurtownia, żeby tutaj tak działać. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę. Myślę, że ta kawa już jest na wyższym poziomie. Oczywiście jeszcze jest dużo do zrobienia, dlatego że na przykład oświetlenie mam słabe, obiektyw też nie jest najwyższej klasy, ale stopniowo, powoli, nie od razu Kraków zbudowano. Mamy dźwięk już lepszy, mamy podcast, mamy cotygodniowe treści w formie właśnie wideo podcastu, weekendowe treści wątków albo studyjnych, albo wątków polowych. Studium przypadku, do tego kursy online, do tego strona członkowska Drone Bootcamp, do tego właśnie podcast i szereg pomocy i dwie społeczności na Facebooku i na Dream Teamie, na główna grupa na Facebooku, a także Dream Team dla tych, którzy chcą więcej. Więc jak popatrzycie na przekrój, to naprawdę dużo się udało zbudować i ktoś powie, jeden człowiek niewiele jest w stanie zmienić. Jest, ale nie zrobi tego w miesiąc. To trzeba na to konsekwencji, trzeba w tym tkwić. To nie zrobi się samo i nie zrobi się szybko. Wolno, czyli to nie jest, jak niektórzy mówią, to nie jest sexy. Zupełnie to nie jest sexy, bo to jest wolny proces, niewdzięczny. Wiele razy spotkałem się z tym, że ktoś mnie oblał hejtem, że nie mam zielonego pojęcia, jestem ignorantem. Powinienem sobie dać spokój w ogóle, bo nic nie wiem, odsubskrybowano mnie. W ogóle mam za komentarzy takich negatywnych naprawdę setki, ale no tak na tym to polega, prawda? Ale z drugiej strony myślę sobie, no tak, no jak jest, nie wiem, 600 tysięcy odsłon w skali rocznej, to muszą być setki hejtowych komentarzy, bo to jest normalne odbicie od ściany, prawda? Więc na tym to wygląda, na tym to polega. Ale do przodu, słuchajcie, chciałem was dzisiaj zmobilizować. Mam nadzieję, że kawka była na w miarę dobrym poziomie, że już nie będzie hejtu typu, że nawet w telewizji regionalnej w Skierniewicach wylaliby mnie na zbity pysk. Przepraszam was za wakacyjną jakość kawki. Nagrałem to w najspokojniejszym miejscu, jak mogłem. Lumixem, którego tutaj przy sobie nie mam, który nie łapie tak dobrze ostrości jak na przykład Canon właśnie, i do którego byłem przyzwyczajony, i mikrofon, który wziąłem na wakacje, to był mikrofon Rode SmartLav Plus. To nie był mikrofon ten dynamiczny, więc musiałem go trzymać bardzo blisko ust, bo inaczej byście słyszeli odgłosy z ulicy, z nadmorza, z pracowników gospodarczych, turystów i tak dalej. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają tą poranną kawę, patronom, użytkownikom moich kursów online. Dziękuję osobom, które ze mną korespondują, tak jak Tomek Piotrowski z Sydney. Na bieżąco rozmawiamy ze sobą. Dzięki wszystkim osobom, którym zależy i które współtworzą, pożyczają mi sprzęt, wspierają mnie w inny sposób, są właśnie moimi patronami na tej kawie. Dzięki wam właśnie ten program jest cały czas nadawany regularnie i to wy podnosicie mnie na duchu i dzięki wam tkwię już tutaj 60, czy trwam w tym postanowieniu już 61 audycji. Mam nadzieję, że ta audycja była dla was dzisiaj mocno do przodu, że podniosła poziom i pokazała wam trendy, jakie w tej chwili są. Czy zakupowe, czy trendy rozwojowe. I rok 2020, pamiętajcie, stawiamy na rozwój, mocno na rozwój. Sprzęt możecie mieć, możecie go stracić, ale bądźcie jak Trinity w Matrixie, która ratowała Morfeusza, czyli podlatuje nam śmigłowiec, a operator mówi, załaduje ci program do obsługi śmigłowca. I właśnie Drone Bootcamp jest takim programem, który operator wam wgrywa, czyli ja jestem operatorem i wgrywa wam program do obsługi śmigłowca. Tylko nie zrobimy tego w ciągu 5 sekund, tak jak zrobiła to Trinity. Potrzeba nam przynajmniej na to parę miesięcy. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do przodu. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć.